Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale. Tak jak obiecywałam, dzisiaj przychodzę do Was z filmem dotyczącym w całości aplikacji Vinted. Nie jest to absolutnie żadna współpraca, ale po prostu dla Was taka pomoc, abyście się mogły tą aplikacją posługiwać. W iPhone'ach musimy włączyć App Store, wyszukać sobie aplikację Vinted i aplikację Vinted, a nie Binted. No i musimy ją zainstalować. Oczywiście na wszystkich innych telefonach, Samsungach czy jakichś innych również macie te aplikacje do pobrania. Również można się ją zainstalować sobie, zalogować się w komputerach, ale ja Wam pokazuję na telefonie ze względu na to, że to jest aplikacja, która bardzo ułatwia wstawianie rzeczy i dzisiaj też przez to przejdziemy, właśnie mając ją na telefonie. Jest to po prostu banalnie szybkie i proste. Więc pobieramy aplikację. Na telefonach musicie wejść w sklep Play i tam również sobie pobrać taką aplikację. Myślę, że to nie będzie dla Was żadnym problemem. Otwieramy aplikację. Ja się wylogowałam, odinstalowałam, więc robimy wszystko krok po kroku. No i tutaj już mamy zaznaczone, że jest to aplikacja w języku polskim. Dołącz do Vinted. No i teraz mamy kilka opcji do zarejestrowania się. Albo kontynuujemy przez Facebooka, czyli nasze konto Vinted będzie połączone z Facebookiem, albo przez Google, przez konto Apple lub przez adres e-mail. I ja użyję adresu e-mail. Tutaj musimy wpisać swoje dane, nazwa profilu, czyli to, jak profil się będzie nazywał, adres mailowy i hasło i musimy zaznaczyć minimum ten kwadracik, ale po kolei uzupełniamy. Dobra, ja swoje dane wpisałam, no i wcisnęłam. E-mail jest niedostępny. Kropka. OK. No i tutaj mi Vinted podpowiada jakieś silne hasło, więc ja sobie je zatrzymam i rejestrujemy wszystko. Nie będę zachowywała hasła, ale Wy sobie możecie kliknąć, jeżeli chcecie, żeby hasło było zachowane. Potwierdzam oczywiście akceptację regulaminu, że się zapoznałam. I możemy spokojnie rejestrować konto. Zweryfikuj adres e-mail. No i został wysłany kod. Mamy informację, kod weryfikacyjny. Więc będziemy musieli go tutaj sobie wpisać. I tutaj dostaliśmy taką wiadomość na adres mailowy. Kod jest ważny 30 minut. Musimy go wpisać w telefonie. OK. Więc wpisujemy ten kod. U mnie tu był 8917781 i Twój adres został zweryfikowany. No i przechodzimy do przejść na Vinted. Prosimy o weryfikację na Twoim koncie. Tutaj musimy podać numer telefonu. Ja oczywiście podam swój numer i zweryfikuję ten numer, nie będę Wam pokazywać. Dobrze, i pojawia nam się zaznaczenie zgody. Ja zaznaczam, no i jesteśmy już na koncie Vinted. No i teraz co my tutaj mamy? Na dole mamy nowości, czyli pokazują nam się najnowsze nowości, które się tu są popularne, te, które się dopiero dorzuciły. Tu mamy nowości i tak dalej, jest jeszcze Vinted niespersonalizowany. Tutaj na dole mamy taką szukaj i na przykład możemy sobie wyszukać przedmiot, który nas interesuje. Przypuśćmy, no nie wiem, bluzka Zara, przypuśćmy, niech będzie. I rozmiar S, tak? Także szukamy tylko w takich kategoriach i wyskakują nam bluzki, ceny, rozmiarówki i tak dalej. Ale to od szukania to już wiecie, to już jest najprostsze. Teraz przejdziemy na przykład do etapu płatności.
Wchodzimy w profil i mamy tutaj nasz profil. Ja sobie założyłam go. Możemy go sobie tutaj w różny sposób ustawiać, ale to, co nam będzie potrzebne, to ustawienia na przykład, tutaj wchodzimy w ustawienia i ustawienia płatności. Tutaj dodajemy opcjonalne wypłaty, czyli konto bankowe. Tutaj, jeżeli wejdziemy, wpisujemy nasze dane z kontem bankowym. Aplikacja jest bezpieczna, nie macie obaw, że tutaj Wam coś tam się będzie działo. Dodajemy adres rozliczeniowy. A, to nie moje dane, dobra, to nie muszę zakrywać, bo to są jakieś wpisane, u każdego to samo wyskoczy. No ale ja tutaj tego odrzuć zmianę, tak, nie będę. Więc wpisujemy tutaj rachunek bankowy, nasz, z którego korzystamy, na który chcemy, żeby w momencie, w którym będziemy wypłacać pieniążki uzbierane tutaj na Vinted, wpłyną nam właśnie na te konto, ewentualnie jeżeli będziemy chcieli coś kupić, to właśnie przez te konto będzie przekierowanie na te konto na zakupy. Ja tego tutaj dodawać nie będę, dlatego że ja się za chwilę przekieruję na swoje prawdziwe konto i Wam pokażę, jak sprzedawać i dokonywać zakupów, mając już pieniądze tutaj albo ewentualnie właśnie płacąc z konta swojego. Więc ja tutaj nie wchodzę, ale to właśnie w tych ustawieniach wchodzimy na płatności. No i były też pytania dotyczące wysyłki. Boże, mam nadzieję tylko, że Wy to wszystko dobrze widzicie. No i jeśli chodzi o wysyłkę, to tutaj sobie ustawiamy. Tutaj mamy wszystkie opcje, jakie są możliwe do ustawienia i tutaj część rzeczy możemy odhaczyć albo zaznaczyć. Na przykład, jeżeli nie macie paczki Orlen, odznaczamy tą paczkę, czyli rezygnuję z tej opcji, wysyłka może zmniejszyć sprzedaż, no i wyłączymy na przykład tą opcję, bo nie mamy nigdzie paczkomatu Orlen. Paczki Orlen, tak? Przesyłka kurierska. Tu są akurat impostu nie można zaznaczyć. Wejdź tutaj do nadania. Tutaj wyszukujemy punkty. No dobrze, u mnie dzisiaj po prostu internet słabo działa, więc nie jestem w stanie Wam pokazać tutaj tego, ale ustawiamy tutaj paczkomat. Oczywiście absolutnie nie jest w żaden sposób zobowiązany do tego, żeby wysyłać tylko z tego, bo wysyłamy z każdego punktu, jaki nam wygodny, wszystko nam podpowiada, więc tutaj właśnie wchodząc w ustawienia i wysyłki ustawiamy sobie metody, jakie chcemy używać. Następnie mamy ikonkę taką jak bezpieczeństwo i tutaj właśnie nam Vinted podpowiada, jak zabezpieczyć swoje konto, czyli mamy tutaj, że adres jest poprawny, że hasło możemy zmienić na mocniejsze, że mamy dwuetapową weryfikację, czyli po czterech nielegalnych próbach zalogowania się, jeżeli mamy hasło niezapisane, ktoś się włamuje, przychodzi nam powiadomienie na telefon, no i możemy sprawdzić zalogowane urządzenia, historię ich. Następnie mamy powiadomienia push i tutaj w powiadomieniach możemy sobie włączyć albo wyłączyć powiadomienia, które chcemy dostawać, czyli na przykład jeżeli ktoś nas zaobserwuje, albo tu jest też opcja, że my możemy działać albo właśnie tak, że jesteśmy incognito, czyli ktoś się nie dowie, że jest przez nas obserwowany, albo ktoś się dowie, że jest przez nas obserwowany. Jest co tutaj, że o zniżkach na ulubione rzeczy, no wszystkie rzeczy możemy o tym, że ktoś nam wystawił komentarz, wszystkie rzeczy ustawiamy właśnie sobie tutaj. I tyle by było, no oczywiście język. I tyle by było, jeżeli chodzi o szczegóły takiego profilu. I tutaj mamy również portfel. Do portfela zaraz przejdziemy, jak się przeloguję na swoje takie, wiecie, prawdziwe konto, ponieważ ja na tym portfelu mam już pieniążki i mam również pieniążki jakby zamrożone, które za rzeczy, które sprzedałam, ale jeszcze ktoś ich nie odebrał i nie zaakceptował przesyłki ode mnie, więc te pieniądze są cały czas jakby wirtualnie zawieszone. Od kogoś z konta już zeszły, ale wiszą w chmurze przez 2 doby od odbioru przesyłki przez osobę, która coś u mnie kupiła. Pokażę Wam to za chwileczkę na drugim profilu. No i tutaj mamy na przykład coś takiego jak ulubione rzeczy. Jeżeli na przykład wejdziemy sobie gdzieś w jakąś rzecz,
Tu mamy jakiś ten. No przypuśćmy, tą rzecz dodam sobie, spodobała mi się ta narzutka i ja ją sobie zaznaczę. Klikając w serduszko, jak się nam podświetli na czerwono, jest to rzecz, która u nas będzie zapamiętana jako rzecz taka właśnie polubiona, czyli rzecz, którą obserwujemy. I w ulubionych rzeczach ta rzecz właśnie mi się podświetli. Więc tutaj możemy dodawać, aby tą rzecz przestać obserwować, wystarczy ją po prostu odkliknąć tutaj z ulubionych i już automatycznie nie będziemy jej więcej oglądać. Tak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że wszystko dla Was jest jasne i czytelne to, co mówię. I co my tu jeszcze mamy? Personalizacja, czyli możemy sobie spersonalizować wygląd strony głównej, ale to już takie, wiecie, gadżety bardziej. Moje zamówienia, czyli to, co już ja kupiłam, tutaj nie będzie to widoczne. Zestaw na zniżka na zestawy. Tutaj jest wyłączona opcja, możemy ją sobie włączyć i wtedy na przykład, jeżeli mamy wystawionych, nie wiem, przypuśćmy 5 rzeczy różnych, możemy ustawić, że gdy ktoś kupi 2 przedmioty, automatycznie 25% dostanie zniżki, przy 3 przedmiotach 30%, przy 5 50% i oczywiście możemy sobie również sami określać, na przykład, że jak ktoś kupi 2 przedmioty, to ma 10% rabatu, jak ktoś kupi 3 przedmioty, no to ma na przykład 50% rabatu. Sami decydujemy, no i zatwierdzamy, czy chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli chcemy ustawić taką promocję, to właśnie tutaj zatwierdzamy, zostawiamy znaczek za zatwierdzający i przechodzimy dalej. Wpłaty na cel, no to tutaj mamy różne cele, możemy sobie poustawiać. Tryb wakacyjny, to jest bardzo fajna opcja. W momencie, gdy mamy bardzo dużo rzeczy wystawionych na aukcji, przepraszam najmocniej, mamy bardzo dużo rzeczy wystawionych na aukcji i wyjeżdżamy na przykład na wakacje, no to trzeba, ukryj moje przedmioty, trzeba włączyć sobie tutaj i wtedy wszystkie przedmioty na ten okres naszego wyjazdu, dopóki tego nie odblokujemy, zostaną ukryte, a później tylko wracamy, odklikujemy i wszystko z powrotem już jest widoczne. I to by było z grubsza najważniejsze informacje, ja się przelogowuję na konto i już Wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Dobrze, i najpierw przejdziemy do sprzedaży. Tu już leży bluza Xaverego, którą wystawimy za chwileczkę na Vinted. Pokażę Wam, jak to wygląda. Więc najpierw klikamy sprzedaj. Nie mam żadnych zdjęć w telefonie tej bluzy. Klikamy, tutaj mamy ikonkę dodaj zdjęcia. I mamy opcję, wybierz zdjęcia, pozwól na dostęp do wszystkich zdjęć, nie pozwalaj. Ok, no tutaj ja mam troszeczkę inaczej ustawione w iPhone'ie, bo wiecie, pokazuje mi galerię i tak dalej. No ale mamy tutaj zdjęcia. No i teraz przekierujemy się troszeczkę inaczej, żebyście widzieli, jak to wygląda. O, robię sobie, przypuśćmy, takie zdjęcie. Ja za chwileczkę to zmienię, ale kręcąc na 2 telefony jest mi po prostu troszeczkę niewygodnie. O, teraz mamy. No i mamy na przykład, bardzo proszę, robimy pyk, jedno zdjęcie, robimy znaczka zdjęcie, że jest to produkt markowy, musimy to gdzieś tam zabezpieczyć. No i możemy zrobić jeszcze zdjęcie metki i tak dalej, ale to już wiecie, po kolei. No i mamy już zrobione wszystkie zdjęcia. Każde zdjęcie w każdym momencie możecie edytować. Wystarczy, że na to zdjęcie klikniecie i możecie je albo usunąć tutaj, albo obrócić, coś tam zrobić dalej. Ale ja obydwa zdjęcia chcę, żeby się znalazły. Ok, dodałam jeszcze kilka zdjęć, tak aby wiecie, tutaj już tą bluzę faktycznie wystawić do sprzedaży. No i opisujemy bluza Adidas. Ojojoj. Adidas 164 rozmiar. No i tu możemy dać jakiś nam opis. Możemy sobie wcześniej wejść na Vinted i poszukać na przykład w bluz w takim rozmiarze, w jakiej cenie one mniej więcej są. No chyba, że już mamy swoją określoną cenę, jaką chcielibyśmy dostać za daną wystawioną rzecz. I to jest bluza, która była zakupiona we Francji. Ona nie pochodzi z naszej kolekcji u nas dostępnej. Niektórzy po prostu szukają takich unikatowych rzeczy. No i wchodzimy tutaj w kategorię. To już jak wystawiać, to już Wam pokazywałam. Podpowiedź mam od razu: dzieci, ubranka dla chłopców. I wchodzi to w odzież sportową.
ale możemy również wybrać sami, więc wchodzimy w dzieci, ubrania dla chłopców i możemy wcisnąć albo odzież sportowa, albo na przykład swetry i bluzy, chociaż tutaj raczej to są bluzy takie nakładane przez głowę, no ale dobrze, weźmy tą odzież sportową, tu już nie ma żadnej innej podkategorii. Marka, no i ze względu na to, że ja w tytule umieściłam słowo markę Adidas, to ona tutaj też nam się, jak widać, podświetla, więc ją klikamy, to jest bardzo intuicyjne. 1,64 m było, zaznaczamy, 14 lat, stan u mnie jest, mamy tak, nowy z metką, nowy bez metki, bardzo dobry, dobry, zadowalający, u mnie jest bardzo dobry. Kolor i to jest kolor niebieski, to jest granatowy. Mamy tutaj do wyboru dużą bazę kolorystyczną, a jest granatowy, więc wciskam granatowy, a niebieski nie. Jest granatowy, no i oczywiście wszystko zatwierdzam. No i już zostaje nam cena. Tu nam proponowane jakieś rzeczy Adidasa już pokazuje mniej więcej, po ile takie bluzy ktoś inny sprzedawał. Możemy poszukać, czy jest taka jak nasza, jak moja. No ale oczywiście trzeba też wiedzieć, jaki to jest stan i tak dalej. Więc mniej więcej w granicach od 15 do widzę 25 zł bluzy tej marki były sprzedawane. 30 zł. W porządku. I ja na przykład napiszę, że chciałabym za tą bluzę dostać 20 zł. No i określamy rodzaj wysyłki. W tym przypadku nam program podpowiada, że powinna być mała przesyłka, ale oczywiście możemy wybrać inne wielkości. Ja zatwierdzam małą, bo to faktycznie w małą paczkę się zmieści. No i robimy wystaw dalej. I tym sposobem mamy już wystawioną na moim koncie tą bluzę. Wskoczyła automatycznie, już ją każdy z Was jest w stanie zobaczyć. No i teraz w tym momencie zrobimy coś takiego. Pokażę Wam, w jaki sposób, jak sprzedaliśmy rzecz, jak to dalej zrobić. Więc ja mam tutaj na koncie sprzedaną na przykład kurtkę. No właśnie, tu jest jeszcze coś takiego. Są takie opcje, że z wystawionych przedmiotów można do kogoś napisać, negocjować tą cenę. Czy na przykład dałoby się to kupić taniej. I tutaj ktoś do mnie napisał, ja mam wystawioną tutaj bluzę Oceans Apart za 140 zł, czy sprzedam za 100 zł. No i mi się ta cena nie podoba, więc robię odrzuć, a jak mi się podoba, to robię akceptuj. Mogę też odrzucić i na przykład wcisnąć zaproponuj cenę, że na przykład za 100 zł nie sprzedam, ale zaproponuję Ci cenę na przykład 120 zł. Jeżeli odrzucimy taką ofertę, mamy, że oferta została odrzucona, jest potwierdzenie tutaj, no i możemy albo sobie odpuścić, albo zaproponować, czyli negocjować dalej tą cenę. No ale my mamy teraz tutaj taką sytuację, już Wam pokazuję, gdzie ja mam tą kurtkę, bo sprzedałam kurtkę, nie pobrałam jeszcze do niej, o właśnie, mamy. Ok, mamy sprzedaną tutaj kurtkę, no i teraz robimy tutaj pobierz. Były pytania, co jest, jak nie macie drukarki. No i jak pobieramy list przewozowy, no dobrze, widzę, że wszystkie już mam pobrane, więc nie mogę Wam pokazać, ale ogólnie, jeżeli zrobicie tutaj właśnie tą opcję pobierz, to wyskoczą Wam dwie opcje. Pierwsza będzie z kółeczkiem i druga. Pierwsza z kółeczkiem to jest do wydrukowania właśnie na drukarce listu przewozowego, czyli wygląda to mniej więcej tak, ja zakryję tutaj te dane, ale to jest już po prostu taki gotowy, wiecie, list przewozowy. A druga z tych opcji będzie, że możecie wydrukować jakby cyfrowy kod. I wtedy właśnie nie musicie mieć absolutnie żadnej drukarki, tylko zapakowujecie, ten kod do Was przyjdzie, jeżeli wciśniecie tą opcję, to ten kod do Was przyjdzie na SMS albo na maila, w zależności jaki kontakt podaliście. I wtedy w takim przypadku po prostu na kopertę czy tam pudełeczko, w zależności w czym tam wysyłacie, naklejacie ten kod cyfrowy cały i idziecie do paczkomatu, w paczkomacie czy tam w punkcie nadajecie, że wpisujecie, że macie kod, specjalnie wpisujecie ten kod i taką zapakowaną paczkę wkładacie do paczkomatu i po prostu kończycie w taki sposób całą transakcję.
No i teraz pokażę Wam, co się dzieje później. Taka osoba później, tu są na przykład moje ulubione rzeczy, które gdzieś tam sobie obserwuję i jedną z nich za chwileczkę kupimy. Pokażę Wam, jak się kupuje. I taka osoba później właśnie, jak do niej paczka ta dotrze, dostanie informację, że ma 48 godzin na odbiór swojej paczki, jeżeli to był jakiś punkt. Następnie, jak odbierze tą paczkę, dostaniecie komunikat, że paczka została odebrana. Czy ja tutaj gdzieś mam taki komunikat? Zaraz zobaczymy. W każdym razie chodzi o to, że wychodzi informacja, dostajecie informację, że paczka została odebrana i w przeciągu 72 godzin dostaniecie pieniążki. No i teraz, jeżeli ten ktoś od razu kliknie i potwierdzi, że paczka jest zgodna, pieniążki na wasze konto lądują od razu przy następnej transzy waszej w banku. A jeżeli ktoś nie potwierdzi, to one z konta sprzedającego już zeszły, ale na waszym koncie widnieją tutaj w czymś takim, jak macie portfel. Ja na przykład już w portfelu Vinted mam 443 zł. Tak to wygląda. I to jest coś, że jak kliknę w ten portfel, i to są pieniążki, które mam już na koncie, które mogę w każdej chwili wypłać na konto bankowe te pieniążki. Ale jak widzicie, na górze mam kwotę oczekującą, i to jest kwota, która uzbierała mi się przez to, że to jest całkiem oddzielna kwota, czyli sumarycznie mam ponad 1000 zł. Te pieniążki mogę kliknąć, wypłać na konto bankowe, i one mi wejdą następną transzą na konto bankowe, a te pieniążki wejdą mi dopiero tutaj z możliwością do wypłacenia w momencie, jak osoby, które zrobiły u mnie zakupy, odbiorą paczki i mi potwierdzą. Ja czwartek, piątek wysyłałam paczki. Z dwóch mam potwierdzenie, że są już w paczkomacie, więc dwie osoby, jeżeli odejdą, automatycznie część tych pieniążków przejdzie mi na możliwość tutaj wypłacenia tych pieniążków. No i teraz wracamy do drugiej rzeczy. W taki sposób się to robi, a teraz Wam pokażę, jak się robi zakupy. I na przykład weźmiemy sobie tą książkę, którą ostatnio chciałam sobie zakupić. No i możemy teraz zrobić dwie opcje, tak jak Wam mówiłam. Można tutaj negocjować cenę. Ja na przykład coś takiego zrobię. Zaproponuję cenę tej pani za tą książkę 15 zł. Ale oczywiście, żeby Wam. No i mamy tutaj, że wysłałam do pani propozycję ceny za 15 zł. Pani prawdopodobnie mi odrzuci tą propozycję, bo te książki faktycznie chodzą mniej więcej w takiej granicy, jakiej się będzie mocno piekliło, żeby sprzedać, to mi potwierdzi, a jak jej nie będzie bardzo zależało, zależeć jej będzie bardziej na cenie, to mi po prostu tą cenę odrzuci. Ale ja nie będę już czekać, że tak powiem, na tą tutaj cenę, żeby mi pani potwierdziła, tylko po prostu klikam kup teraz. I w tym momencie mam tak, zamówienie kosztuje 20 zł, opłata za ochronę kupującego to jest 3,90, wysyłkę najtańszą zawsze proponują to jest 4,50, czyli z portfela Vinted zejdzie mi 28 zł. No i teraz. No i robimy, mamy płatność blikiem i albo płatność z konta. Ze względu na to, że ja na koncie mam pieniążki, pójdzie mi płatność z konta, ale możemy tutaj właśnie kliknąć, że płatność blikiem i wtedy czytam z rachunku bankowego i wtedy będziemy musieli zrobić przelew. Ale teraz zobaczcie, wcisnęłam zapłać i automatycznie pieniążki zostały przelane do tej pani. Produkt jest sprzedany. Pieniążki zniknęły mi w tym momencie tutaj z konta, tego zostały zatwierdzone i produkt został przeze mnie kupiony. Więc możemy te pieniążki albo wypłacić, a jeżeli coś chcemy kupić na Vinted, to żeby było szybciej, żeby nie robiły się, wiecie, przelewy bankowe, zatwierdzania transakcji, to właśnie w tym portfelu fajnie czasami mieć jakieś pieniążki, jeżeli kupujemy coś na Vinted. Jeżeli nie kupujemy, no to oczywiście jak najbardziej można zlecić wypłatę i tak dalej. Więc tak to wygląda. Zakupy, sprzedaż. Mam nadzieję, że już jest wszystko dla Was jasne, jak to wszystko wygląda i będziecie już mogli sobie swobodnie na Vinted sprzedawać. Mam nadzieję, że taki film instruktażowy był jasny i czytelny, że
Nie będziecie już mieli żadnych wątpliwości. Oczywiście, tak jak mówiłam na początku, to jest żadna współpraca. Po prostu wiem, że dużo osób ma założone, ale się boi z tym rachunkiem bankowym. Tutaj nie ma opcji kupowania za pobraniem. Trzeba od razu za produkt zapłacić, ale tak jak mówię, naprawdę nie ma się tutaj czego obawiać. To jest dosyć chronione. Pieniądze, nawet jeżeli wpłacicie, a paczka do Was przyjdzie i przyjdzie tam co innego niż zamawialiście, to pieniądze nie zostaną wypłacone. Macie 48 godzin na potwierdzenie takiej transakcji, więc łatwo jest oczyścić swoją szafę, łatwo jest kupić coś taniej z drugiej ręki, a czasami są to rzeczy nowe. U mnie też jest dużo nowych rzeczy powystawianych. Oczywiście za wiele, wiele niższe pieniążki niż normalnie to kosztuje. Więc mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Oczywiście Wam odpowiem, jeżeli będę umiała. Jest taka możliwość jeszcze jak anulowanie transakcji. W momencie, w którym kupicie od kogoś przedmiot, a ktoś jeszcze nie pobierze etykiety wysyłkowej. Możecie do kogoś napisać z prośbą, że zakup był przez pomyłkę. Prosicie o anulowanie transakcji. Wtedy wchodzicie i można anulować taką transakcję. I na przykład, zaraz zobaczymy, czy tutaj. Nie, no to musiałabym już do tej pani konkretnie pisać, żeby mi anulowała. O, już widzicie, teraz mi zeszły pieniążki właśnie za tą książkę, bo dostałam wiadomość, że. Poczekaj, aż ta osoba wyśle Twój przedmiot. Jeżeli ta pani już sobie wydrukuje etykietę, będę miała, że etykieta została wydrukowana, będzie kolejny komunikat i że oczekuj na swoją przesyłkę. I dostanę później kolejny komunikat, że przesyłka jest już w drodze do mnie. Także, a później, że już czeka 48 godzin, więc macie takie, że tak powiem, fajne tutaj szybki podgląd. Możecie też w każdej chwili napisać do osoby, od której coś kupiłyście, na przykład kiedy wyślę tą paczkę, albo że prosicie o jakieś tam mocniejsze opakowanie, zapakowanie i tak dalej, albo mówić się, że na przykład bardzo proszę pobrać teraz etykietę, ale paczkę wysłać na przykład za 3 dni, bo was w tym momencie nie będzie i boicie się, że nie zdążycie odebrać tej paczki. Więc no jest to naprawdę takie dosyć fajne. Więc to by było na tyle dzisiaj. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i tak jak mówiłam, macie pytania, piszcie, postaram się Wam odpowiedzieć. Do zobaczenia, miłego nowego tygodnia i udanego nowego miesiąca. Pa!